Powiem tak, jak mogę podsumować całe zawody. Pierwsza konkurencja, no dominacja, belka, 6 powtórzeń. Rozjechał, no. 6 powtórzeń. No, kule wygrał? Oczywiście, że wygrałem. Ja wygrałem wszystkie konkurencje. O, sześciutko. Druga konkurencja, najdalszy odległość i trzecia konkurencja, najszybciej załadowane kule wszystkie. Także jest ogień. Teraz odpoczynek i przygotowanie od października zaczynam do profesjonalów. Zrobiłem co mogłem, jestem niezmiernie zadowolony i dziękuję wszystkim tym, którzy trzymali za mnie kciuki, sponsorom, przyjaciołom, rodzicom, wam. No i cóż mogę więcej powiedzieć, jestem niezmiernie szczęśliwy, że udało mi się osiągnąć to, o czym marzyłem. Że moje przygotowanie nie poszło na marne i wysiłek, który włożyłem w ten czas, po prostu nie poszły na marne, tylko zostałem mistrzem. Ja to mówię tak, przyjechałem, rozjebałem. Inaczej tak to podsumowuję. No, ja bym się pod tym podpisał. Więcej słów nie trzeba. Jak ty tego kolosa pokonałeś z Islandii? Bardzo słaby dzisiaj był. Powiem panu takie coś. Rozmawiałem z nim tam przed startem i on się mnie pyta, how much your best in loglift? Ja mogę tam 190. On na mnie takie oczy. Później była rozgrzewka belką. Oni tam wszyscy zarzucają, wciskają razem z nogami. A ja zrzucam tych samych barki. I to ich psychicznie dołowało. Oni wiedzieli, że po prostu ta belka należy do mnie. Później była po belce wygrałem, była rozgrzewka tym nosidłem. Ja to nosidło biorę, pyk, pyk do góry. Wszyscy patrzą. I się wydaje, ten Islandczyk on się wypalił. Bo z takim wzrostem i z takimi warunkami, jak on miał, to ja bym kulę wrzucał z taką z jaj. Załatwiłeś go psychologicznie. A co mogę o nim powiedzieć? Bardzo taki miły chłopak, taki spokojny. Dziękuję bardzo dla fanów i podziękowania za to, że cały czas byli ze mną sercem i trzymali za mnie kciuki. To chciałem powiedzieć, dzwoniłem do rodziców, to mama mówiła, że całą noc nie spali. Jeszcze raz polatać. Ja powiem ci szczerze, że nie jestem taki zjebany po tej zawodach. Bo też jeszcze adrenalina cię. Ale trzy konkurencje. Nie, to tylko były trzy konkurencje, wie pan to, naprawdę. Pierwsza konkurencja taka statyczna, belka. To krótkie w sumie. No i krótkie konkurencje, nie? To nie czuję ja to takkolwiek zmęczenia. Wiadomo, tak idę się okąpać, tam oporządzić. Idę to zjeść przede wszystkim, bo tylko o śniadaniu jestem, bo jak przed zawodami to ja mało, kiedy to mało jem, nie? Jeszcze raz gratulacje.